Witam Was z miasta Svangrod. Dzisiaj chcę Wam pokazać, powiedzmy, że sposób na dość prosty zarobek. Tutaj polegać on będzie na łowieniu rybek. Ogólnie rzecz polega na tym, że takie punkciki rozkopujemy i zaczynamy im w nim łowić rybę. Tutaj widzicie, że you see an ice hole, you can see a movement of a fish. I po prostu łowimy, pojawia nam się rybka i po prostu parę jest tutaj takich punktów i łowimy tutaj do skutku, aż wyłowimy rybki i idziemy do kolejnego miejsca. Tutaj nie zawsze jakoś szybko to idzie. Teraz chciałbym przejść do, na czym to ogólnie polega. Polega to na tym, że jest taka, jest, żeby odblokować takie miejsce jak sea serpenty, należy mieć 5 rybek, takich, które się nazywają Northern Pike. I po prostu, no tutaj jak widzicie, o, to jest właśnie taka rybka. Trzeba mieć trochę szczęścia, żeby ją złowić. Nie da się ją złowić w normalnych wodach, tylko w tych właśnie specjalnych przeręblach, które Wam prezentuję. Jest to bardzo szybki sposób na zarobek. Należy mieć, jak widzicie, tylko pika, wędkę i robaczki. Cena takich Northern Pike'ów, z tego co się orientuję, ja zawsze staram się je wystawiać po 21-22 km za sztukę i po prostu no, w ciągu jednego dnia takie Northern Pike'i schodzą. Zależy ile osób po prostu zna tą sztuczkę. Wcześniej widziałem, że nawet ludzie tu wystawiali po 50-60 km za sztukę. Ja po prostu, jak mam okazję, jestem na Svargrod, złowię takie rybki. Tutaj Wam pokażę taką ogólnie jedną rundkę. Przy okazji można sobie poćwiczyć Magic Level. No po prostu tutaj mamy takie normalne rybki, które możemy sobie tutaj jeść i nam się ta mana odnawia. Na pewno tutaj przeszkadzają pingwiny, ale pokażę Wam, że tutaj bez problemu można je wypuszować, nie będą już stanowić problemu. Nawet 8 level może tutaj po prostu przychodzić. Tutaj można złapać takie ryby jak Green Preacher i Rainbow Truty. Niestety one są po prostu... Co się z tym dzieje? Tutaj jakieś pingwiny nam po... O! Rainbow Truty i Green Preacher nie są takie tyle warte co te Northern Pike'i. Jednak no też można je po prostu wystawić na ofertę, ale raczej nie zejdą. Też można je sprzedać u NPC, który jest tam, od którego możemy się udać na Eremo Island, jest to Parment. On skupuje takie rybki po 100 GP za sztukę, tak więc idzie zarobić. Na pewno najmniej wartościowymi są te zwykłe rybki, których akurat tutaj no najwięcej wypada. Ale to wszystko zależy od szczęścia. Jeśli nie chcecie mieć jakby, żeby te pingwinki Wam przeszkadzały, to wystarczy, zaraz Wam pokażę. Ściągamy wtedy broń.
Walniemy je raz i one uciekają. Niestety te badżery nie uciekają, ale pingwinki po prostu wieją i już tak nie są taką przeszkodą. Wystarczy je tylko raz uderzyć, a z tymi badżerami po prostu no, już raczej nie będzie jakichś problemów. Tutaj kolejne miejsca. To jak widzicie, na jakieś góry sobie ktoś tam parcele poustawiał. Ja tam kiedy indziej na pewno się będę udawał. Też wam pokażę co nieco. Ogólnie jest tutaj około 20 czy nawet 30 takich tych punktów. Raczej akurat one są tutaj na Svargont. Znaczy innych miejsc z nimi jeszcze niestety nie poznałem, ale jeśli poznam, to też wam zaprezentuję, czy po prostu wspomnę o tym. No jak widzicie, na razie większość to normalne rybki, no, Northern Pike, z czego jestem zadowolony, bo nie zawsze się trafia. Jeden to już jest po prostu no, gwarantowane 20k do przodu. No, tutaj na takie ice hole, zanim one się po prostu odnowią do takich spękanych gwiazdeczek, no to trwa około 10 czy więcej minut, czy nawet 15, dlatego no nie idzie robić tego w jakimś ciągu. No. Najbardziej polecam po prostu no, zrobić sobie taką rundkę, pójść expić i po powrocie z expa zrobić sobie kolejną rundkę, o ile po prostu no, ktoś inny też nie zna tej sztuczki i tego i nas nie ubiegł. Zobaczę, ile czasu już tutaj mi zeszło. No 7 minut. Tutaj jeszcze jest kolejne miejsce, no trochę oddalone. Tam po prostu też są jakieś punkty. Na pewno najczęściej tutaj wypadają te Northern Pike'i i jeszcze więcej Green Preach'ów. Rainbow Truty, nie wiem dlaczego tak często nie wypadają, ale Rainbow Truty także możemy sobie wydropić z Water Elementali. Po prostu tam no, sorki sobie na tym mogą po prostu mogą je wystawiać. Później na koniec wam zaprezentuję, jak wyglądają te ceny. Tutaj kolejne miejsce. Na pewno też się pojawi w kolejnych odcinkach. Chciałem wcześniej nagrać Barbarian Testa, ale no po prostu no nie moja wina, że nie odpaliłem sobie spoilera i po prostu się tak już zagmatwałem, że stwierdziłem, że nagram to kiedy indziej na Paladynie. Akurat Barbarian Testa. Tutaj ktoś był, bo tutaj jak widzicie jakieś rybki, to też se można zebrać. Robaczki no praktycznie są no, wszędzie, no, w razie czego można go kupić w każdym sklepie z narzędziami, robaki po 1 GP za sztukę. Jeszcze były jakieś punkty. Ta rybka nie chce się złapać. Trzeba dalej próbować.
No i tam już ostatni punkt, który ktoś tam chyba odkrył. Tutaj chyba po drugiej stronie jest wyspa Nibelor. Tam na pewno Wam pokażę, kolejne misje z nią są związane. Być może tam jest więcej takich punktów. Tutaj chciałbym jeszcze, na pewno to jest dosyć długi odcinek, zdaję sobie z tego sprawę, bo już 10 minut. Ale teraz kilka chwil z depo. Jak widzicie, no trochę więcej. No tutaj te Northern Pike'i no na bieżąco po prostu sobie sprzedaję. Tutaj dużo rybek, Rainbow Trouty i dość dużo tych Green Preachów. Northern Pike'i. Widzicie, no ktoś wystawił po 3K. Ja sprzedaję, no pojedynczy to za 22K sobie wystawię. Na pewno szybko zejdzie. Tutaj co do porównania, na przykład Green Preacher, nawet ktoś daje nam zarobić na nich. Są warte 100 GPO NPC, tak więc no nie jest to jakieś wyzwanie, raczej nie zarobimy na nim. A Rainbow Truty, one tutaj stoją tak no około 500, zbliżają się do 300 GP, tak więc no nie są dosyć dużo warte. To jeszcze z ciekawości zobaczę. Już nawet nie jestem naszykowany do łowienia, ale zobaczymy, czy nasze przeręble się odnowiły, żeby po takim kółku w razie czego się po prostu udać jeszcze raz na kolejne. Już by trzeba było popłynąć na Nibelor. No jak widzicie, no jeszcze się nie odnowiło, tak więc no trzeba dać im te 15 czy nawet 20 minut. Tak więc no na razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że pomoże to Wam w zarobku i Wam się przyda.